ten przeszywający, kłujący ból w klatce piersiowej. Wyczuwam go. On tu jest, ze mną. Dotyka mnie. Chce mi coś powiedzieć. On wie, że ja go słyszę. Komunikuje się ze mną przez dotyk. Dotyk, który czuję bardzo dobrze i wyraźnie. Kiedy mnie dotyka, czuję ból. Ból, który po paru sekundach zamienia się w krótką śmierć. Śmierć, po której budzę się w całkiem innym świecie. Świecie, który jest jeszcze gorszy niż poprzedni. A to wszystko przez niego. Mam jeszcze nadzieję, że nie widzi, co o nim tu teraz pisze. Gdyby wiedział, moja śmierć byłaby dłuższa. Na tyle długa, że nie obudziłbym się z niej. Co prawda, to prawda. Broni mnie biały lew. Ale momentami nawet on nie wystarczy. Jeśli on się zezłości, nawet mój obrońca zejdzie mu z drogi. Jestem tylko ciekaw, czy on tu faktycznie jest, czy to tylko jego odbicie. Wydaje mi się, że nie wiesz, kim on jest i co to takiego to odbicie. On sam jest demonem. Ściga mnie przez całe moje życie. Jeśli napisałbym go przez małą literę, lub gdybym tylko go obraził, w ułamku sekundy leżałbym na ziemi. Patrzyłbym, jak wysysa moją duszę. Umierałbym najgorszą śmiercią. A czy wiesz, co to jest jego odbicie? Kiedy on staje przed lustrem w swoim świecie, powstaje jego odbicie. Jego odbicie nie może mnie skrzywdzić. Jest za słabe. Ale jeśli przyjdzie właściciel odbicia i zobaczy, że robię coś, co mu się nie podoba, stanie się to, o czym wspomniałem wcześniej. Każdy z nas ma swojego demona, który może nas zabić, ale nie każdy z nas o nim wie. Zdarza ci się czasem poczuć krótki powiew zimna lub masz czasem przeczucie, że jesteś obserwowany? Tak, to wszystko przez niego. Wszystko, co powinieneś wtedy zrobić, to nie ignorować tego. Usiądź w siadzie skrzyżnym na środku pokoju i patrz przed siebie, w przestrzeń. Jest wtedy 99,9% szans, że patrzysz wtedy na niego. Staraj się patrzeć jak najwyżej, gdyż on jest strasznie wysoki, a musisz spojrzeć mu w oczy. Kiedy patrzysz mu w oczy, on traci pewność siebie i ucieka. Ucieka do swojego świata. A rano znowu będzie cię prześladowało jego odbicie. Później, gdy on nabierze sił, przyjdzie do ciebie. A raczej po ciebie.